Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postaramy się odnaleźć zaginionego mieszkańca Ferajny. Jak myślisz, o kogo chodzi? Napisz w komentarzu, a tymczasem możesz zostawić taką łapeczkę w górę, co by odcinek był fajny! I w ogóle było fajnie, bo łapki w górę sprawiają, że jest fajnie, dokładnie, tak? Także, słuchajcie, przejdźmy do odcinka. No, także bardzo się cieszę, jeżeli tak łapeczkę w górę zostawiłeś, wiele to dla mnie znaczy i chciałbym wam się też wytłumaczyć, dać pewną informację, dlaczego wczoraj nie było odcinka, jeżeli obiecałem wam maraton, gdzie odcinek będą codziennie z Ferajny i generalnie miały być, ale wczoraj naprawdę sytuacja była tak wyjątkowa, nie było możliwości, żebym po prostu wam odcinek wrzucił. Dlaczego? Bo ewakuowali mnie z domu. Co tutaj się... Co za psychol tu przy... Co za świr tu przyszedł i mi zrobił coś takiego? Co za gałgan? No jak tak będą nasrał wszędzie jeszcze creeper? Co za gałgan? Napiszcie mi w komentarzu, co za gałgan to zrobił. Jakie bydlactwo. Ej. Ej, halo. Wszystko wszystkim, nie? Gdzie jest dziadek? Ej! Gdzie jest dziadek? Gdzie jest mój... Ej, serio, ten villager był naprawdę potrzebny. Ja dzięki niemu miałem name tagi. O co chodzi? Czemu ktoś zniszczył mi dom i jeszcze zabił mi dziadka? Ej, nikt go nie zabił, ktoś go po prostu porwał. O co tutaj chodzi? Ja pierdziele, ktoś porwał dziadka! Ty, ja... Nie miałem pojęcia, że coś takiego się tu stało! Ja pierdzielę. A tam wszystko było w porządku, nie? W bazie. Ja nie mogę, zaraz... Dobra, wiecie co zrobimy? Bo mieliśmy dzisiaj szukać zaginionego mieszkańca Ferajny. W zasadzie tak też zrobimy. Ale co to jest? Kto to wymyślił z tymi łódkami? Za bydlak, śmierdziel jeden. Ja pierdzielę. Weźmy tabliczki. Na razie, słuchajcie. Pominiemy ten istotny fakt, jakim jest zniszczenie mi domu i porwanie mi dziadka. Jeżeli ktoś zabił mi dziadka, to będzie miał duży problem, jakby... To nawet nie chodzi o to, że to był villager jakiś fajny, w sensie, że to był dziadek i dlatego, ale ten villager był naprawdę potrzebny i ja się namęczyłem, żeby te name tagi dostawać. I to dużo. To było cholernie dużo pracy, żeby takiego villagera mieć. Jak ktoś mi go zabił, to ja zabiję jego po prostu do... Jak można było takie coś zrobić? Ten villager był najbardziej potrzebnym villagerem na świecie. Co tu się stało? Zero żadnej informacji, nic nie ma, słuchajcie. Kto to zrobił? Dobra. Cii, nieważne. Zróbmy No nie przeżyję tego, no. Za bydlak jeden. Już wam mówię, o co chodzi, dlaczego byłem ewakuowany wczoraj, o co chodzi, nie? Dobra, weźmy sobie to. Tutaj zróbmy sobie tabliczki, bo... pomijając... istotny fakt, jakim jest to, że dziadka mi ktoś porwał i coś zrobił. Musimy pójść do chłopaków i dowiedzieć się czegoś odnośnie zaginionego mieszkańca Ferajny. Czy ktoś coś wiedział, czy ktoś coś wie, czy ktoś coś słyszał. Okej, tutaj nie ma nigdzie dziadka. Czekajcie, zejdźmy tutaj. Ja pierdzielę, jak mi ukradł go, to po prostu... Znaczy ukradł, boję się, że go zabił, nie? Bo creeper... Znaczy nie, no papuga żyje, no to co, on by nie żył? Trochę bez... Co tutaj się dzieje? Co to jest za przejście? Halo, ja w ogóle nie wiedziałem, co chodzi. Ile? Nie było mnie jeden dzień, halo, tylko. Dobra, to w międzyczasie, jak jesteśmy w tym, to wam powiem, o co chodzi, dlaczego mnie ewakuowano z domu. Bo generalnie wczoraj miał być odcinek, już wczoraj w zasadzie wstałem sobie, tak poprzeciągałem się, yerbę sobie wypiłem i mówię, bardzo fajnie, bardzo fajny poranek, jakby fajnie było nagrać teraz na przykład Ferajne, no nie? No i tak sobie stwierdziłem, że dobra, to idziemy. I w międzyczasie słyszę pukanie do drzwi. I sobie myślę... Gdzie dzwonił? O co chodzi? Po co mi ktoś puka o dziś 9 rano, nie? Otwieram drzwi, a tam dwóch policjantów stoi i mówi do mnie, że musi pan opuścić mieszkanie, ma pan 15 minut. I zero jakichkolwiek informacji. Mówię, kuźwa, ręce wyciągnę z kujta, co zrobiłem? Dobry człowiek, poprawny, nic nigdy nie zrobił. Policja mi do tyłu przychodzi. Tak pytam, ale o co chodzi? I mówi, że bomba jest i generalnie musimy uciekać. I fajnie, jest kozacko. Bo, znaczy to jest kawałek drogi w zasadzie stąd, gdzie budują
bloki i okazuje się, że wykopali bombę taką lotniczą, taką dosyć ciężką, nie? Chyba ćwierć tony. Ja pierdzielę. Masakra. I to mogło sobie dupnąć. Tak po prostu. I nie mogły być w domu. I ewakuowali nas. Także bardzo fajnie. Świetnie. Cieszę się, że takie rzeczy mają miejsce, nie? Jakby mówię, chłopaki, ale muszę nagrać odcinek, ale nie słuchali. Musiałem się wynieść. 15 minut ma pan. Co mam ze sobą wziąć? Kompa, wezmę pod pachę i lecimy. Dobra, nie wiem co to jest za miejsce. Nie chcę tutaj być. Musimy zostawić informacje. Pójdziemy jeszcze do Koszego zostawić informacje. I mam pewne przypuszczenia, gdzie może być ta tajemnicza postać, jaką jest zaginiony mieszkaniec Ferajny. Dlaczego mówię zaginiony mieszkaniec Ferajny, skoro on gra? To nie jest żadna osoba jak MWK, czy Dokness, czy Dealer, którzy po prostu nie grają na Ferajnie, czy też Yahimozo. Chodzi o człowieka, który gra cały czas. Tylko jest daleko, bardzo daleko stąd. Już nieraz próbowałem go w zasadzie szukać, czy to na live'ach, czy to po prostu do odcinku, czy nawet bez odcinka próbowałem go gdzieś tutaj zlokalizować. Dalej się nie dało, dziadka tyś tu i widzę, że nie ma. Uwaga. Czy znasz kordy zaginionego mieszkańca Ferajny? PS. Za pana dziadka. Dziadka masz. Czekaj, nie tak, nie mogę. E, halo! Kurde, głupia ta. Czekajcie, muszę zrobić tak. Ferajny. PS. Za pana dziadka. O Jezus, nie zmieści mi się. Dziadka masz przypał. Gałgan. O. I nie wiem, kto to zrobił, ale ich dwóch tylko tutaj mieszka, więc. Damy to jemu i pójdziemy też do Koszego zobaczyć może. Ej, ktoś tutaj robił ścieżkę. Ktoś tutaj robił ścieżkę, czyli mamy już dojście do Koszego na to wychodzi. Czy to jest. O, tory nawet zrobił. Macie panie. Ile to się rzeczy podziało? To dlatego Kosz niczego tak nie pisał dzisiaj. Jak szedłem na serwer, bo był. Nie do żadnej informacji. Ocie panie. Czyli będziemy mieć taką kolejkę, spoko. Czyli taką kolejkę w zasadzie też trzeba będzie zrobić do zaginionego mieszkańca Ferajno, ile go znajdę, bo nie wiem dokładnie gdzie on jest, jak daleko stąd. Nie znam kordów. Dobra, teraz tak, jesteśmy tutaj, to nie jest moja papuga, no nie? Dobra. To jest cichutko, nic nie ma. Ej, no to wychodzi na to, że ktoś mi faktycznie go zabił, nie? Bo tej faktycznie nie ma nigdzie dziadka. Dobra, zostawimy tabliczkę. Czy znasz kordy zaginionego mieszkańca Ferajny? PS. Za pana dziadka. O Jezus, no to samo robię. Dziadka masz przypał. Wielki. Gałgan. Dobra, świetnie. Mamy to opisane. Także oni już dostali informację, że trzeba znaleźć tutaj naszego mieszkańca. I dobra, pójdziemy sobie tędy. Ciekawe, dokąd w ogóle ta kolejka będzie sięgała, nie? Jak on daleko by chciał to zrobić, nie? No wydaje mi się, że raczej już tam koło nas do domku. Zostawił zresztą rzeczy w skrzynce do budowania, więc podejrzewam, że zostawił to nam do dokończenia. Ale wybierzemy się przede wszystkim do łóżka, żeby się przespać. Chyba, że tutaj coś się już kończy i tyle. I mamy takie przejście. O, jakiś creeper. Dobra. Co ja mówiłem? Mówiłem o tym, że pójdziemy się przespać przez bajo... W ogóle, czemu ktoś mi łódki nawalił do domu? W ogóle, co chodzi, nie? Co to jest chore? Za chory człowiek to zrobił. Jeszcze pana dziadka. Nie no, za to naprawdę jakby wszystko wszystkim, ale ja się tak namęczyłem, żeby zbić tego villagera. On mi jest tak potrzebny, żeby załatwiać name tag. To jest masakra. I co teraz? I dupa. Zabiłem ci go, elo. No, niemożliwe, żeby zginął tak po prostu, skoro papuga żyje obok, nie? A on był za ścianką. A papuga nie. Nawet tego nie naprawił. Nie rozumiem, nie wiem o co chodzi, kto to zrobił. Ale zginie. W każdym razie, słuchajcie, gdzie my teraz się wybierzemy? Wybierzemy się na podróż łódeczką, oczywiście łódeczką, w pewną stronę, w pewne miejsce. Już wiecie, kim jest zaginiona osoba na Ferajnie? Tak, chodzi o Tritsusa. I mam nadzieję, że wszyscy wiedzieli, że chodzi o Tritsusa. Tritsus. Tak, dobrze mówię. Tak, o Tritsusa. I generalnie, z czego ja się orientuję, przynajmniej tak delikutaśnie, to trzeba będzie iść raczej cały czas tam. Czyli tam. I to powinno być miejsce, w którym teoretycznie powinniśmy go odnaleźć. Pamiętam, że kiedyś u niego byłem. Kiedyś się do niego przeteleportowałem, nie? Czy to było na odcinku, czy na live'ie. I faktycznie po przeteleportowaniu się pamiętam kordy coś koło 6000. Ale
czy to było na bidusie, na plusie, które to były, nie mam pojęcia. Po samych odcinkach Tritsusa też możemy się zorientować, że przypłynął tutaj na naszą wyspę, no bo on tutaj faktycznie już był kiedyś. Kwestia jest tylko taka, żeby w jakiś sposób dotrzeć tam i najpierw wypróbujemy sobie kordy, czyli 5500 w tą stronę. Czekajcie, jak to trzeba będzie iść? Halo. W sensie, tutaj byśmy to zostawili. Kurde, jakie to mogą być? Fuck. No wydaje mi się, że w tamtą stronę trzeba będzie iść, no nie? Więc raczej... Nie, no tutaj zostawmy tak jak jest. 5900, niech będzie sobie ten na minusie. I pójdzie po prostu w tamtą stronę. Cały czas w tamtą stronę będziemy iść. Niestety dżunglą, więc może być mały problem i troszkę czasu może to zejść. Oczywiście nie będę was męczył całą tą podróżą, bo nie mam chyba też tyle tematów do rozmawiania i tak dalej, o czym opowiadać, więc... No jest... O, to jest woda. Ja to może wodą po prostu się przepłynę. Skoro on tam jakoś dotarł, to ja chyba też tam dotrę. Tak się mi wydaje troszkę. A że ja mam łódkę? Pewnie, że mam łódkę, bo jakiś geniusz mi walił 500 łódek naraz do domu. Aaaa, dobra. Gdzieś tamtą stronę. W ogóle to jest ładny teren, czemu tutaj nie doszedłem? Zobaczcie, jaki to jest piękny teren, jak tutaj ładnie. Kozacko tutaj jest, słuchajcie. No ale co, no trudno, no jesteśmy tam, no to nie będę domu teraz przenosił, nie? Jakby nie da się tego skopiować, ani nic, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, jakie mamy kordy? Tam miałem iść, nie? Czemu mi spadło? To było 6000 już. Halo. A nie, tam nie było 6000, to tutaj było 6000. Czyli tak, tam już chyba nie będzie przejścia, czy będzie? To jest jakaś rzeka dłuższa? To z dłuższą rzeką też można by było dotrzeć. My powinniśmy dać radę, teoretycznie. Może to się skończy zaraz, no to nie, no to trzeba będzie znowu iść. Nie, to jest taki zagajniczek. I tutaj też tu raczej, nie, jest droga dalej. A faktycznie da się tędy? Jo, da się. Łacie panie, jaki ten Minecraft nowy jest fajny, że tak się pływać da. Dobra. I wy... Ej, słuchajcie, dobrze idę. Tu jest workbench, on tutaj musiał być 100%. Ty, ej, halo. Tu jeszcze jest deska. To ktoś tu był niedawno. Ej, ktoś tutaj był przed chwilą jeszcze. O co chodzi? Patrzcie, tu jest deska. Tam jest ziemia. Ktoś tutaj musiał być na 100%. Idziemy w dobrą stronę. Wątpię, żeby chłopaki, którzy tutaj mieszkają, gdzieś tutaj szli, nie? Raczej nie, raczej wydaje mi się, że Tritsus faktycznie może gdzieś tutaj być. A jakby mi się udało tak za pierwszym razem dotrzeć w to miejsce i go znaleźć, to byłoby kozacko, wam powiem. Serio. Zwiedzimy, co on tam w ogóle ma w domu i tak dalej, bo nie widziałem się z nim, w sensie jakby na Farajnie od momentu, kiedy... Od momentu, kiedy się wyprowadziliśmy, nie? Bo w zasadzie cały czas jesteśmy tutaj. Już od długiego czasu w zasadzie się przeprowadziliśmy, to nie wiem. Dobra, nieważne, w każdym razie, ile mamy tutaj jeszcze? Nie wiem, no... Chyba dobrze płynę. Bo nie wiem, czy on mieszka... Z czego wiem też, to on mieszka tak jakby w miejscu, gdzie... W miejscu, gdzie jest już delikatnie inny biom, no właśnie. Słuchajcie, no właśnie. Powolutku chyba docieramy. Nawet nie będę robił cięcia, po co? Skoro jesteśmy na miejscu, ja wodą dalej nie będę płynął. Po prostu wysiądę tutaj, bo skoro zaczyna się inny biom, to musi być tutaj. Też pamiętam, że ktoś na live mi pisał o tym, że są szczyty pokryte śniegiem. Więc to też może być gdzieś tu. I że trzeba iść przy brzegu. Faktycznie ktoś dał mi dobre informacje, tylko nie powiedział w którą stronę i przy którym brzegu. Dobra? Czyli jakoś gdzieś tutaj by trzeba było pójść. I co, i przez tą górę przejść? I on tam będzie mieszkał? Nie wydaje mi się, żeby mieszkał na takim zimowym biomie. Jezus, tu jest papuk. Dobra, i gdzieś tutaj by trzeba było skoczyć. W ogóle może dzisiaj będzie live, słuchajcie, wieczorem. Czego nie obiecuję, ale być może będzie. Także wpadajcie koniecznie, bo dzisiaj też będzie można zostać słodziaczkiem, czy takim dżunglakiem moim. Mamy taki gang dżunglaków, już tam jest niedźwiedź, Cezary Gaming bodajże się teraz nazywa. I teraz trzeba będzie znaleźć kota jeszcze, nie? Takiego. Ej, mamy to! Słuchajcie, coś tu jest faktycznie, zobaczcie, to jest farma. I tam jest jakiś dom, mamy chyba go, ja pierdzielę. Ej, to jak teraz można zrobić przejść do niego, w sensie, żeby było tak szybciej? W zasadzie można by było znowu spróbować z Netherem, ale czy ja tego chcę w sumie? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj ma farmę krów, spoko, i tam jest jakiś budynek, no to musi być jego. Wątpię, żeby to kogoś innego był dom, nie? I brzuski sobie posadził, fajnie. Tylko czemu tak daleko od nas wszystkich? Nie wiem. Dobra. Co to jest? Wiecie, pierwszy raz to jestem, sorry, znaczy kiedyś się przeteleportowałem, ale... Ale dużo nie widziałem. No mieszka w górze, tak po prostu?
O, bogactwo nawet ma trochę. Łocie, panie, a to wygląda jak u niego w domu. Okej, ma coś takiego. Co to jest za wzór? Co to są za symbole? Czy podłoga spoko? W sumie... Taka kontrola jakości tylko po prostu to jest z domu, jakby nie? W sensie patrzę sobie co ma i tak dalej. Okej, tu już jakieś szkło. I tu dziura. No spoko, a tutaj co ma? A tutaj nic nie ma, to po prostu jest dół. I to jest wszystko co ma Tritsus? Kurczę, mieszkałby z nami, by było ciekawie, a tak sobie nie mieszka i nie ma. I nie ma ciekawiej. W każdym razie, kurde teraz. Weź ta rozkminta. Jak tutaj można by było zrobić jakby przejście takie szybkie, nie? Do nas, do dżungli. Żeby się faktycznie razem mieszkali, no bo wypadałoby coś zrobić. Nie wiem czy kolejka, byłaby szybka, nie? Tylko no, kurde, to jest ile klatek stąd? Tak jakby, no to jest w zasadzie równo z moim domem. Czyli 1000 kratek gdzieś tak by trzeba było przebić, nie? To w zasadzie można by było pokombinować na live'ie, czy by faktycznie nie zrobić tutaj po prostu kolejki, no nie? I przygotować sobie te wszystkie rzeczy, tory i tak dalej. I co jakiś czas dawać te napędzające, może by było szybko i w miarę fajnie może by było się od razu przenieść do naszej dżungli. Pokombinujmy, słuchajcie, ja zobaczę jeszcze jak to wygląda z materiałami, bo nigdy w zasadzie nie robiłem kolejki. Więc była moja pierwsza kolejka w życiu, no nie? Poszukamy, słuchajcie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale jeszcze, mimo wszystko, musi się rozwiązać sprawa z dziadkiem, bo to co tam się stało, to jest gruba przeginka, nie? I to tak naprawdę gruba. Jakby nie fajnie jak... Spoko te łódki, to jest zwykły troll. Ale faktycznie ten villager był mi niesamowicie potrzebny do live'ów, do wszystkiego. Przygotowanie sobie tego villagera też nie było proste, bo trzeba było znaleźć jeszcze go, nie? Jakby to troszkę trwało czasu, żeby znaleźć bibliotekarza, wyhandlować z nim to wszystko, jak u niego książki trzeba było kupować prawie za stack emeraldów. To jest naprawdę dużo roboty, żeby to wszystko zrobić. Mam nadzieję, że ktoś mi powie, dlaczego tak się stało i że on żyje, a nie, że wiecie, że po prostu faktycznie był creeper sobie wybuchł, bo... No, tutaj może być mały problem i będzie solo i to ewidentnie, i to będzie drama na YouTube i to duża. To będzie największa drama w czasach YouTube'a. Albo Minecrafta, nie wiem. Naprawdę. Wy tutaj już, to już nie są przelewki, no nie? Dobra, w takim razie, słuchajcie, ja będę musiał iść do domu. Więc po prostu zobaczymy się, jak już będę na miejscu, no nie? No i jestem, i w zasadzie nie trwało to tak długo, no bo po prostu w bardzo szybkim tempie umarłem se i można było wyjść. Że jeszcze te łódki posrane, kto to wymyślił w ogóle? Ja pierdzielę, no to jeszcze łódków mi nawalić. Nie dość, że zabili mi dziadka, to jest najgorszy troll, to jeszcze te łódki. To już mógł sobie ten ktoś odpuścić te łódki, nie? Jak wiedział, że mi dziadka zabił. Ja pierdzielę, no to już jest przeginka totalna. Naprawdę, powiem wam. I trzeba będzie coś z tym zrobić. Jak się dowiem, kto to zrobił, toś o będzie mnie prosił, żebym trolla nie robił. Bo jak zrobię trolla, to... Dobra, nie zrobię takiego chamskiego trolla, bez przesady, ale no... Nie da się bardziej kogoś jakby wkurzyć, no, niszcząc mu tak ważną istotę. Kurde, naprawdę, on tak niesamowicie potrzebny ten dziadek do każdego live'a w zasadzie. On się przyłożył do tylu rzeczy. I nie ma. Ja pierdzielę, no. Masakra, porażka totalna. Okej, dużo łódek przynajmniej będę miał. Ja pierdzielę, mi jakiś wandal okno wybił. To co w ogóle jest? W każdym razie, fajnie, że znaleźliśmy Tritsusa. Teraz kwestia podjęcia decyzji, słuchajcie. Co robimy? Czy robimy, nie wiem, jakieś miejsce z lodem do niego, żeby od razu dobiec? Czy robimy taką autostradę? Tylko dużo roboty by było. Czy proszę będzie zrobić tory? Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. Kot! Mam go! Jest! Okej, także dzisiaj, słuchajcie, na live'a mamy kota, nie trzeba go szukać. Łocie, panie, jak super. Chodź. Mamy kota, słuchajcie, w końcu. Chodź, chodź. Chodź, kotecku. Okej, ty będziesz tutaj. Jeszcze muszę teraz jakoś to zabezpieczyć. Fuck, jak tak można zrobić? Jeszcze nawet tego nie naprawić. Co za buractwo! Totalne buractwo. Wyspa totalnego buractwa po prostu to jest w tym momencie, słuchajcie, naprawdę. Okej, weźmy te płotki. Jeszcze musimy sobie ogrodzić teraz, bo jakieś wandale tu mieszkają. Jezus, nie strasz mnie, taki głupia papuga. To nie jest nawet moja papuga, to jest papuga MWki, który tutaj nie mieszka. Jeszcze troluje. Nie grają za frajdem, masakra. Ziemia, dobra, może być taka ziemia nawet. Nie ma różnicy w sumie. Idealnie starczyło. Tutaj mamy tak.
Kto to zrobił, nie? To ci paranoja. I próbował to naprawić, bo to widać, że próbował to naprawić. Na pewno creeper wybuchł mu. Ale no kurde, no... Jak tak można? Dobra. Weźmy poteczki, zamknijmy go tutaj. No to jest papuszka Listritsus, mamy Cezarego Gaming, mamy... Dwa dżunglaki, słuchajcie, mamy już. No i tutaj będzie kolejny dżunglak, nie? Mi się wydaje. Rekoteł, wejdź do środka. Tutaj będzie kolejny dżunglak. Tylko no trzeba będzie jakoś ich zabezpieczyć. Także dzisiaj na live, w razie czego, to takim koteczkiem można zostać. Jakby przestaje być hejterem kotów i tak teraz będzie. Dobra, weźmy jeszcze tą głowę smoka teraz. Co to jest? Co taki dźwięk daje, głupi? Sakra. Dobra. To teraz na razie tą głowę zostaje, bo ją chciałem dać sobie do tamtego miejsca. O, możemy zrobić tak. O, także. Dzięki, że byliście. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie koniecznie kanał. Oczywiście z dzwoneczkiem i jak wszystko dobrze pójdzie, to zobaczymy się już dzisiaj na live. Także do widzenia, siemanko, cześć. Pa, pa.